Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. To, o czym chciałbym Państwu poopowiadać dzisiaj, jest związane z pewnym konkretnym bardzo zdarzeniem na polskiej mapie kultury. Otóż raz na jakiś czas różne miasta konkurują ze sobą o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. To jest bardzo ciekawy moment, żeby w ogóle bardzo ciekawe wydarzenie, żeby je obserwować, bo to jest jeden z niewielu zdarzeń, kiedy administracja kraju kłóci się o to, kto więcej pieniędzy wydaje na kulturę i kto bardziej kulturę wspiera. To jest bardzo dobre do zaobserwowania, zwłaszcza, że w tym roku już możemy zaobserwować, że wydatki na kulturę spadły. Jak najbardziej się dało, większość pieniędzy poszła na roboty publiczne. Co się wtedy okazało, kiedy Wrocław już prawie wygrał ten tytuł? Otóż zaproponowano wówczas, żeby do katalogu praw człowieka dopisać prawo do kultury. Moja pierwsza reakcja, jak to usłyszałem, była taka, że przecież mamy już takie prawo człowieka, jest wymienione w 20 różnych aktach międzynarodowych Rady Europy, Unii Europejskiej, w polskiej konstytucji, przecież również mamy przepisy, które czegoś takiego dotyczą. Okazało się, że no, mam rację, oczywiście takie prawo istnieje, ale ono jest adresowane do troszeczkę innych adresatów. To prawo do kultury, które mamy dotychczas i takie, jakie jest promowane przez organizację UNESCO, jest po to, żeby każda grupa ludności mogła mieć swoją kulturę. Tak? W ten sposób jest to definiowane. Natomiast to, co zaproponowano wówczas, miało mieć charakter prawa zbliżonego do prawa podmiotowego, prawo do żądania, do uczestnictwa w kulturze. Pan Bogdan Zdrojewski, który bardzo uczestniczył w tym konkursie, ówczesny minister kultury przecież, zdefiniował to następująco. Prawo do kultury to umożliwienie każdemu z nas, niezależnie od ograniczeń finansowych czy geograficznych, swobodnego dostępu do kultury. Na czym tak naprawdę miałoby więc to prawo polegać? Niezależnie od ograniczeń geograficznych, czyli wszyscy mamy mieć dostęp do całej kultury całego świata, niezależnie od finansów, czyli tak naprawdę, kiedy nas na to nie stać, państwo będzie dopłacać, jak ciężko inaczej to rozumieć. Takie prawo też zresztą już niestety mamy. One jest skierowane do bardzo ciekawej grupy osób, a są to osoby pozbawione wolności. Takie osoby, na chwilę obecną mamy to na przykład zagwarantowane w kodeksie karnym wykonawczym w Polsce, mogą w każdej chwili zażądać dostępu do konkretnego dobra kultury. Jeśli to prawo nie zostanie spełnione, mogą żądać odszkodowania od Skarbu Państwa przed sądem powszechnym. Nie o takie też grupę osób zapewne chodziło ministrowi, kiedy proponował takie rozwiązanie, ale na czym ono miałoby polegać, kiedy kultura podlega wszystkim warunkom wymiany rynkowej? Przecież tak jak wczoraj słuchaliśmy, twórca ma prawo do wynagrodzenia. Jak ono miałoby być zastąpione, żebyśmy wszyscy mieli dostęp do kultury? To są te wątpliwości związane z samą tą zaproponowaną definicją. Natomiast bardziej zainteresowało mnie coś innego w tej definicji zaproponowanej. Otóż zacząłem się zastanawiać, czy tak zdefiniowanego prawa do kultury nie można by właśnie opisać słowami prawo autorskie, prawo własności intelektualnej. O co chodzi? Prawo autorskie, szerzej prawo własności intelektualnej w całości, ale prawo autorskie jest najlepszym tego przykładem, zapewnia warunki, w których twórca jest zmotywowany do tego, żeby tworzyć, i jest zmotywowany do tego, żeby tą kulturą się dzielić. Po drugie, zapewnia szereg warunków, na których ludzie mogą dostać te wytwory kultury niezależnie od swojej własnej sytuacji finansowej. Więc można by postawić taką tezę, co też sobie za zadanie postawiłem, że celem prawa autorskiego jest właśnie zapewnienie ludziom dostępu do kultury. Nie chodzi w nim o chronienie twórczości jako takiej, która jest tylko abstraktem, ale właśnie o zapewnienie dostępu do kultury ludziom. Żeby to nie pozostało tylko moje twierdzenie o tym, że tak mogłoby to wyglądać, czy może tak wygląda, postanowiłem to sprawdzić, jak to wygląda w prawie stanowionym Unii Europejskiej. Dlaczego prawo Unii Europejskiej? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Unia Europejska na chwilę obecną zdominowała całkowicie możliwość tworzenia prawa autorskiego, jeśli chodzi o Europę. Polska nawet jakby chciała zrobić coś po swojemu, to najprawdopodobniej nie może, a przynajmniej taką odpowiedź usłyszymy. Po drugie dlatego, że Unia Europejska ma taki bardzo przyjemny nawyk poprzedzania każdego swojego aktu prawnego długą listą motywów, czyli wyjaśnień, dlaczego taki akt prawny zostaje uchwalony. To jest najczęściej bardzo trudne do przeczytania w takim bardzo hermetycznym języku i pełne sformułowań pustych, nic nieznaczących.
takich jak na przykład prawa autorskie działają, jakie możemy się dowiedzieć z dyrektywy o egzekwowaniu praw autorskich. Czy tak jest, czy tak nie jest, no to już jest, państwo też mają na pewno jakieś doświadczenia na tym polu, natomiast Unia Europejska zarzeka się, że działają. Więc zadanie, które sobie postawiłem, polegało właśnie na tym, przeczytać wszystkie nasze dyrektywy unijne, które dotyczą prawa własności intelektualnej, motywów tych dyrektyw, rozporządzeń, żeby sprawdzić, jak ustawodawca unijny motywuje istnienie praw autorskich. I oczywiście pierwsza podstawowa odpowiedź, która się z tych aktów wyłania, zawsze jest taka, że chronimy twórczość. To jest takie dosyć proste wytłumaczenie. Chronimy twórczość, bo chronimy twórczość. Ale można też zobaczyć w wielu aktach, między innymi właśnie przy Europejskiej Agendzie Cyfrowej 2020 i najważniejszym akcie, tak jak tutaj się spotykamy, to jest w dyrektywie o ochronie praw autorskich w społeczeństwie informacyjnym. Tam możemy się dowiedzieć z tego, że jednym z takich motywów, choć to aż tak bardzo wprost nie jest nam powiedziane, jest to, że dzięki prawom autorskim dokonuje się postęp technologiczny, rozwój kulturowy, postęp cywilizacyjny. Jak te rzeczy mogą się dziać tylko i wyłącznie dzięki samej twórczości? Jeżeli przyjęlibyśmy, że to twórczość jest chroniona, to twórczość sama w sobie nic nie daje państwu, nic nie daje społeczeństwu. Każdy z nas może tworzyć do szuflady i tam to zamykać. Państwo nie staje się dzięki temu bogatsze, nikomu nie żyje się lepiej. Dopiero wtedy, kiedy twórca zacznie dzielić się tym, co stworzył, można powiedzieć, że całe społeczeństwo coś zyskuje. W ten sposób powstają nowe wynalazki, które na ten moment nas nie obchodzą, ale przede wszystkim też cała twórczość ludzka zaczyna być częścią właśnie kulturą, wtedy, kiedy inni ludzie uzyskają do niej dostęp. O tym, czy to jest jedyny powód, dla którego prawo autorskie miało być chronione, dlaczego miałoby w ogóle istnieć, wydaje mi się, że właśnie tak rozumiana definicja powinna być tą przeważającą. Na chwilę obecną, z tego, co tworzy Unia Europejska, takiego wniosku wysnuć się wprost nie da, widać to w przekazie dalszym. Jakby miało to wyglądać, to miałoby polegać właśnie na tym. Prawa autorskie są stanowione w interesie społecznym, w interesie całego społeczeństwa, nie tylko tych kilku autorów, których niektórzy potrafią wyodrębnić, niektórzy nie potrafią wyodrębnić, ale po to, żebyśmy wszyscy z tego uzyskiwali jakąś korzyść i wszyscy mogli na tym czerpać. To prawo musi być podzielone na dwa segmenty. Z jednej strony musimy mieć zapewniony dostęp do tego, z drugiej strony musimy umieć zmotywować ludzi do tego, żeby tworzyli coś, żebyśmy my mogli mieć do tego dostęp. Na chwilę obecną, to jest w miarę powszechnie przyjęte, jedynym sposobem, żeby zmotywować twórców do tworzenia są pieniądze. W związku z tym jest konieczność wprowadzania opłat za to, co się tworzy. Podsumowując to, trochę przydługie wyjaśnienie. Prawo do kultury, jak rozumiane jako prawo człowieka, nie może istnieć w oderwaniu od tych dwóch połączeń. Z jednej strony z motywowaniem twórców do tworzenia, z drugiej strony zapewnianiem ludziom dostępu. Najpełniej, na chwilę obecną, realizuje to właśnie system prawa autorskiego. I na tym chciałbym tutaj zakończyć. Dziękuję bardzo.